Cześć, tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku mojej serii Zagrałem w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Stoję przed wyborem, który mieliśmy już pod koniec poprzedniego odcinka. No oczywiście zakończyłem go po rozegraniu jednej misji. No ale właśnie po tej poprzedniej misji, po misji, w której pomagaliśmy skompletować części do statku, pojawił się przed nami taki wybór. A więc mamy wybór następujący. Albo możemy iść od razu do Akademii, po czym otrzymamy kolejne misje, albo możemy wypełnić ostatnią, piątą misję z planszy, którą już widzieliście pewnie w poprzednich odcinkach. Ja wybieram oczywiście tę drugą opcję i mamy tu do wyboru. No właściwie została nam tylko ostatnia misja, Cult Investigation na Corellii, i oczywiście ją bierzemy. Miasto Koronet na Corellia miało liczne sprawozdania działalności uczniów Ragnosa, jednakże nie jest jasne, czy jest to naprawdę kult. Leć do Koronet i dowiedz się prawdy. Akceptuję. Mam jeszcze kilka kontaktów w Koronet. Zobaczymy kilka lokalnych kantyn i zobaczymy, co się wyrobi. Także followup z niektórych ludzi, którzy reportowali tę so-called cult activity. Okej, tak więc wszystko się jakby skoncentrowało na rozwiązaniu tego problemu z kultem Ragnosa. Ostatnio dodawałem do wysysania, tak sobie stwierdziłem, że jednak dodam do leczenia. Leczenie przydatna sprawa na pierwszym poziomie, tak możemy przeczytać. Jedi będzie musiał jednak znaleźć miejsce medytacji, nie może się poruszać podczas leczenia. Każdy atak, każdy ruch przerywa leczenie. No i niestety będzie on to leczenie dosyć wolne, no bo mam niski jego poziom. Weźmiemy sobie ten losa, przyda nam się taka snajpereczka, plus może... Może ten tutaj, tę strzelbę elektromagnetyczną. Okej, także tam już kwestia paczek detonacyjnych, czy tam jakiś min, tych ładunków wybuchowych. No nie jest istotna już, tak mi się wydaje, przynajmniej w tej misji. Zaraz oczywiście zobaczycie filmik. Jan punches the weak way right in the... Can anyone hear me? We're under attack. Somebody's trying to blow up the tram. The message is coming from that cargo tram down below. You take the tram. I'll take care of these ships. Okej, tak więc jak widzieliście, jak pewnie też słyszeliście, nastąpiła nagła zmiana planów. Teraz celem jest dostanie się do przodu pociągu. W tymże pociągu został ktoś zaatakowany przez jakąś nieznajomą grupę, nieznaną grupę. Musimy po prostu pomóc. Teraz ogarnę, dobra. No nie wyszedł, tak? Trochę przyliczyłem się z odległością. Miało być efektownie, wyszło nieciekawie. Tego nie było. Dobra. Czytaj checkpoint. A więc ruszamy dalej po tej mojej wpadeczce małej. Jedziemy z tym. Niestety nie miałem żadnego takiego świeższego zapisu. Jakiś jednak się znalazł, także jedziemy z tym. Muszę być ostrożniejszy, jeśli chodzi o właśnie podchodzenie gdzieś tutaj, skakanie też. No, żeby to tak się nie kończyło w tak komiczny sposób. Widzieliście tam... To pokażę zaraz. Już tutaj może załatwię sprawę szybciej. Tam był taki mostek, jednak on był pod prądem po prostu. Musimy wyłączyć przyciskiem, który znajdziemy właśnie w tym korytarzu. Pewnie już go tam widzicie. Musimy wyłączyć jego właśnie... przepływ, co widzicie na tym filmiku. Dopiero to umożliwi dalsze poruszanie się. No, stąd zaczynaliśmy, także lecimy dalej. Dobra, to chyba nic nie było. Możemy się podleczyć, pierwszy raz skorzystać z tego leczenia, bo już oczywiście z moim talentem trochę już mi tego życia ubiło. To leczenie myślę, że się bardzo przyda. To już nie będzie w kolejnych misjach tak, jak to było choćby w misji bodajże na Bakurze, gdzie tych paczek było mnóstwo i właściwie jakieś nasze wpadki, no nie były tragiczne w skutkach. Kurczę, bo coś
Coś nie chce mi tutaj dobrze to działać. Dobra, jakoś skaczę. Dobra, lecimy dalej. Trzeba ostrożnie to robić, nie tak jak ja ostatnio, żeby nie stracić połowy życia. Tu oczywiście sobie spokojnie przeskoczymy. Nie będzie z tym problemów. A tam już widzicie, jest pierwszy, właściwie może nie pierwszy, ale przeciwnik, którego warto zestrzelić właśnie z tego naszego Tenlosa. Ojej, nie ten przycisk, warto się troszeczkę skryć. Aj, schował się cwaniaczek. A, już teraz jest dobrze, bardzo dobrze. O, od tyłu mnie biorą. Co to ma być w ogóle? A masz ty. Dobra, koniec tej zabawy. Jestem w sumie ciekaw, czy tu dałoby się wskoczyć. No oczywiście chyba tak. Chyba jest to możliwe. Lepiej zapiszę, no bo mój talent oczywiście jest przeogromny. Mogłoby się to ciekawie skończyć. Jest, jest taka opcja, bardzo, bardzo dobrze. No ale tam podejrzewam, że niczego ciekawego nie zobaczymy. A tu kogo widzicie? Oczywiście jest to... Jest to Jedi, znaczy Jedi, oczywiście no mroczny Jedi, czyli Sith. Kościół kolejny do zneutralizowania. Ciekawe, czy Jedi się pokapuje, o co mi tutaj chodzi. Ale trzęsie tą kamerką niesamowicie. No ogarnął temat, ogarnął, wyciągnął chociaż miecz. No ale jakiś taki mało ogarnięty ten Jedi. Widzimy, co się bawi tym mieczykiem. Ale uniki robi, bardzo dobrze. Czekam, aż schowa ten miecz, bo nie chcę, żeby on odbił jednak te silne pociski we mnie. No właśnie, tak się stało to teraz. Okej, okay, znaczy powalczymy sobie z nim. Szkoda czasu na takie zabawy. On jest tutaj dnia dziecka dla tego pana. No nie tak to miało być, nie. Gdzie jesteś ty, Jediu? Sicie. Jest to największe cheaterstwo, ten cały obrotowy ruch podczas no właśnie korzystania z miecza świetlnego. To chyba zawsze działa. Całkiem nieźle na tych... Na wszystkich właściwie, no. Na szurę możemy każdego sobie zabić z tego. No, pokończyły mi się oczywiście bronie, fantastycznie. I teraz co, wydostaniemy się stąd? Ja mam nadzieję, że tak. Aha, dobra, tu było... Normalnie tutaj była szyba, ale jak widzę... Jakoś ona uległa zniszczeniu, także spoko. Także no, możemy biec dalej, bez problemów. Co jakiś czas mówię, będę robił te zapisy. Tu jest jednak sporo skakania, no niby się idzie tylko do przodu, ale skakania troszeczkę jest. Okej, okay. Dzień dobry. I skakania jest, także no łatwo o pomyłkę w moim przypadku. Dobra, może coś tutaj znajdziemy przy okazji, już tam oczywiście koleś się na nas czai. Ja tutaj trafiam w każdą cząsteczkę powietrza, tylko nie w niego, no ale tak, tak bywa. I poobserwujmy, co tu jest do roboty. A więc oczywiście przeskakujemy, jakieś linki mocujące. I kto do nas tam nawala? I zbereźnik. No nie mam już czym do niego przycelować, więc... Użyję także... Oj. Ciągle tracę. Tej broni, która no moim zdaniem jest bardzo, bardzo... No ten zwykły pistolet blasterowy jest bardzo mocny, gdy użyjemy tego środkowego, co mówię, prawo kliku, który spowoduje właśnie który z którego możemy całkiem mocno strzelić moim zdaniem.
Kolejni przeciwnicy, których zaskoczymy tutaj naszymi umiejętnościami strzeleckimi. Oni są tak niedomyślni, że no nie zauważą raczej za szybko nas. No niestety, tutaj te celowniki są takie dosyć liniowe, to nie jest, myślę, trudne, ale wiadomo, to jest dosyć stara gra, moim zdaniem bardzo fajna, bardzo grywalna przede wszystkim. Myślę, że dla kogoś, kto lubi ogólnie klimat Gwiezdnych Wojen, to jest pozycja obowiązkowa, nawet nie bacząc, czy graficznie to fajnie wygląda, czy nie. Dobra. No. Dobra. No, co jest? Nie wiem, co się stało z gościem. Ale tak troszeczkę nie mogę go trafić. Jest to dziwne. Nie sądzicie? Nie wiem jak, co tutaj się stało, w co strzelałem, że w gościa nie trafiłem, no ale dobra, niech będzie, że nie trafiałem. Okej. Okay. Dzień dobry. Dobra. Już mi zabrakło tutaj mocy, wszyscy oczywiście wybiegli na mnie, jakby to inaczej. Kogoś tu przywiało do nas, nie wiem, chyba nie. Warto jednak likwidować zawczasu tych przeciwników. Tu ktoś jest. Nie ma już nikogo, także nic nam nie zostawili, no przykre. Tu oczywiście fajnie, zapas broni. Poszperajmy. Czasem tutaj mogą jakieś rzeczy w takich zakamareczkach być. Mimo że mówię, to już nie jest tak mapka bogata w różne tutaj udogodnienia jak mapki pierwsze. No to jednak zawsze coś tu skrywają przed nami autorzy. No niekoniecznie akurat w tym budyneczku, chyba. A tu co jest? Aha, prawie by mnie przytrzasnęła ta winda. Dobra, jedziemy w takim razie do góry. Zapiszę jeszcze. W sumie. Nie wiem, co tam na mnie może czekać. Jest jakieś tutaj pole siłowe, także zwalczymy je prostą metodą. Uszkodzimy po prostu to, co je trzyma. Oj, tutaj trzeba uważać, bo jednak w przypadku wybuchu takiego czegoś, no mogłoby się to źle skończyć. Pewnie się dziwicie, czemu latam z tym mieczem i bronią. No, po prostu stwierdziłem sobie, że jestem no na tyle słaby, że warto w moim wypadku... No jak ktoś mi tam pisze, ale nieważne. Że w moim wypadku wypada po prostu trochę się podszkolić i pobiegać jednak z tą bronią. Dobra. Tutaj załatwiliśmy sprawę. I gdzie teraz mamy się kierować? Aha, oczywiście nie tam. Tam jest winda. Tu do góry musimy wyjść. Jak tam też skoczyć? No skok też mógłbym poprawić. Tutaj musicie przyznać. Okej. Ciężka sprawa. A, to musimy oczywiście rozwalić. To nie jest rozwalone w tej chwili. Tam widzisz, ale pięknie pękło to szkło. Ojej, dobra. Ogarnąć się trzeba. Tak z deczka. Pół dnia na wskakiwaniu nie chcę stracić, no. Pewnie podobnie jak wy. Dobra. Muszę sobie przeskoczyć na to. I okej. Tak to działa. Okej, więc ja się sobie zapisałem. I teraz z której strony my idziemy? Chyba z tamtej przyszliśmy. Także musimy lecieć przez te wszystkie rurki. Tam były jakieś wybuchy, to widzieliśmy. Ktoś się do nas namiata cały czas. I nas nęka. Nie chcę, żeby się zmieniać tych broni. Ponawalamy się z tego blasterka pięknego. Który może najsilniejszą bronią nie jest, ale na takich przeciwników w zupełności wystarczy. Przy okazji się podleczymy, przebiegniemy sobie po tej rurce pięknie.
z ogromną gracją, oczywiście, jak to zwykle. Jeszcze w międzyczasie zapiszę, no robię tych zapisów może za dużo. Tutaj... uważać! Tego pana to ja sobie tutaj... załatwię, tak. Cóż to był za okrzyk. Taka fajna, żywa misja, moim zdaniem, to jest. No, tutaj kolejni goście, którzy nas nie widzą. Można sobie poćwiczyć swoje umiejętności snajperskie, właściwie takie pseudo-snajperskie, no bo... tak mówiłem. Tutaj chyba nawet nie ma żadnej kolizyjności, żadnych oporów, jeśli chodzi o strzelanie z tej broni. Nie ma opcji, żeby jakoś nam ten pocisk zawirował gdzieś tam. No dobra, chyba nawet autosave poszedł. Czy tam coś nie mogło zapisać? Nie, mamy jakiś problem z tymi odsyłami. W każdym razie... teraz... użyję tego. Okej, okay, tu jest problem. Nie mamy się zajmować sitem, trzeba wyłączyć bombę. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Sit niech sobie ciacha nas. Co ja robię? Okej. Nie wiem czemu, ale pikałem leczenie, gdy ten Sidza przy mnie stał. Także bardzo spoko zrobiłem. Sid się coś nie kwapi do walki z nami. Właśnie tutaj podszedł. I oczywiście nie okazał się zbyt trudnym przeciwnikiem. Dobra. Panie, co pan tutaj tak stoi? Podleczymy się. Warto też skorzystać z doładowania pancerza. No i lecimy w głąb, do przodu statku. No, nie wiem, gdzie mi te mieczy ciągle wpadają. To jest jakiś moje fatum jakieś ostatnio, naprawdę jakiś mega problem. No, niestety wyczerpałem już, co widać po tym, że już się tak ładnie nie świeci. No, a panowie się ładnie uśmiechają, no to otrzymają prezent. No, wiadomo, to jest sprawa, kwestia tego, że gram na normalu. Oj, tutaj za słabo strzeliłem. To jest też kwestia, wiadomo, tego, że gram na normalu. No, być może na wyższym poziomie trudności oni już tacy głupi by nie byli, aczkolwiek, no nie jestem tego taki pewien. W każdym razie teraz biegnę dalej. I co tu mamy? Biegiem do przodu. Kolejni goście do unieszkodliwienia. No jest ich tu naprawdę mnóstwo, no ale większość w ogóle nie chce z nami walczyć. Nieciekawie, ale okej. Nie powinno być z tym problemów. Lecimy. Chyba kolejnego sita słyszałem, więc lepiej zapiszę, różnie to wiadomo bywa. A, szkoda przez głupie potknięcie stracić cały stan gry. No i ten gościu chyba lepiej się trafia. No ale nic mu to nie dało. Co się dzieje? Przygotuję swój mieczek. Kolejny gościu do unieszkodliwienia, już chyba się powtarzam milionowy raz z tym. A ten kolo co tutaj robi? Tak w sumie nie wiem. Tak trochę dziwnie stanął. Nie wiem co ja robię, że to goście nie zauważyłem. Okej. Okay. No ale naprawdę, coś tutaj się chyba skopało, że ten gość tu stoi sobie. Niczego nie wie. A, to jest Sid. A, to może... aha, widzimy. No nie była to wielka trudność. W każdym razie ja się jakoś schowam, ze spokojem przełączę tę broń. Postrzelam sobie z deczka. No dobra, jeszcze mnie zabiją i będzie siara. Dobra.
co jeszcze do mnie strzela? Okej, chyba dotarliśmy do końca tego statku. Myślę, że to jest ciekawa misja, chociaż no, dosyć łatwa, no nie oszukujmy się. Mamy tutaj panel z przed sobą jakieś sterowania. Chyba wszystkich unieszkodliwiliśmy, także klikamy. Okej, poradziliśmy sobie z problemem. Okej, Luke oczywiście nas pochwalił, jak to zazwyczaj robił. Kontynuujmy więc. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze może, co się dzieje w tej akademii. Look, Jaden, I know better than almost anyone here that the dark side is tempting, especially in the middle of a fight. But you better watch it, okay? I have called you all here to relay some disturbing news. Someone sliced into my personal records and accessed some highly sensitive data about places where I felt a strong connection to the Force. Places like Cloud City, Hoth, and Biss. What could they get from that besides a tour? Something nasty. I believe that the scepter Jaden saw was somehow used to drain the residual Force power from the Masasi Temple. Drain the Force? How can anyone do that? I'm not sure. But I've learned from the Jedi Holocron that devices were created in the past that could absorb and store Force energy. Those people Jaden saw may have discovered some way to harvest Force power with that scepter. Which could be dangerous indeed. So what are we gonna do? We'll have to investigate any locations from my records. That includes all of you students. Corrin, you're going to Wayland. Kyle, I need you to look at the Valley of the Jedi. Finally, some real action! Why would they be stealing Force power? I don't know. You worry too much, Jaden. I bet that these cult guys can't take on a Jedi. Well, we're not Jedi yet. We're just students. You may be just students, but you're both well on your way. So don't rush it. Jaden, I'm sending you to Hoth, where I had a vision of Obi-Wan Kenobi. I imagine there was a pretty strong aura there. Rosh, I'm sending you to the remains of the planet Biss. It's very remote, so I doubt the cult has been there. Don't stay too long. The Imperial Remnant may still be operating in the area. No problem. That's everyone, then. May the Force be with all of you. Good luck! Call me if you need any help. Idziemy jak zwykle, bardzo zabawny. Jak zwykle żartowniś z tego Rosha Penina. Mamy tutaj teraz wybór broni, ja je wybiorę, ale ta misja znajdzie się już w kolejnym odcinku, także co by tu wziąć, co by tu wziąć? Myślę, że te dwie bronie będą ok. I standardowo detonator termiczny. Zbadaj miejsce wizji Luka od Obi-Wana. W nieużytkach HOT, by określić, czy kul Dragnosa już tam był. No dziwnie mówię, niektóre rzeczy są przetłumaczone, przepraszam, jeśli je tam czytam, tak, faktycznie były. No wiadomo, tak jak Luke nam mówił, mamy sprawdzić, co się dzieje właśnie na tym Hoth. Nothing. Is Master Skywalker wrong about this place? What's that? I guess I'd better check it out. Okej, więc tam coś tajemniczego jest, co oczywiście będziemy musieli sprawdzić. Wylądowaliśmy szczęśliwie na Hoth.
Wylądowaliśmy też już na końcu tego odcinka. Ja was żegnam. Oczywiście w następnym odcinku zrobimy właśnie tę misję. Zrobię już tutaj szybciutko zapis. Tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że dosyć dobrze pokazałem wam tamtą misję. Także jeśli wam się podobają moje filmiki, to zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach czy w wiadomości prywatnej. Ja już dziękuję za uwagę. Cześć.